Dzień dobry, dzień dobry. Witam, kochani, na live'ie z książką w lesie. Dzisiaj nie w lesie, ale wytłumaczę Wam, dlaczego. Historia może nie jest długa, ale myślę, że idealna jak na dzisiejszy odcinek. Dajcie znać, proszę, czy już jesteście. O, widzę, że już jest pierwsza osoba. Dajcie znać, czy widać i słychać. Jak tylko zobaczę, że po prostu wszystko technicznie działa, to zaczniemy sobie nasze dzisiejsze spotkanie. Przybywają kolejne osoby, super, wspaniale. Mam nadzieję, że wszystko dobrze. Jesteśmy dzisiaj w altance. Ze względu, jak się domyślacie, o super, dzięki, wszystko słychać i widać. Ze względu na pogodę. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj jest 13 odcinek naszych spotkań z książką w lesie. Budzę się rano, bardzo rano i po prostu wieje wiatr, burza ogromna, deszcz, no po prostu tak, że aż po prostu okna wyrywa z mieszkania. No a dzisiaj ma być live z książką w lesie. Cześć, Gosieńko. I po prostu myślę sobie, super, że widać i słychać, i po prostu myślę sobie, co tutaj zrobić. No i po prostu już mi się pojawiały różne scenariusze w głowie, że napiszę post, że po prostu dzisiaj się nie odbędzie, no bo nie jesteśmy w stanie ze względu na pogodę. Później sobie pomyślałam, no że przecież poprowadzę to w domu i będzie po prostu z domu. A teraz widzicie, ostatecznie okazało się, że pogoda się poprawiła i to całe myślenie, to wyszukiwanie powodów, żeby czegoś nie zrobić, po prostu było na marne i często my tak działamy. A wyobraźcie sobie, że dzisiaj akurat mam live o książce pod tytułem Nieustępliwy. I to też zmotywowało mnie do tego, żeby po prostu myśleć o tym w kategorii, że się to da zrobić tak czy inaczej. I tyle, i dlatego tutaj jesteśmy. Książka, kochani, jest autorstwa Tima Grovera. To jest on trenerem sportowców przede wszystkim, ale nie tylko. Trenerem takim, który buduje formę fizyczną, ale przede wszystkim mentalną. I on tutaj w tej książce cały czas właśnie opowiada o tym, jak bardzo ten mental jest ważny i zdecydowanie ważniejszy od formy fizycznej. Jakiś czas temu wspominałam Wam o tej książce i pytałam się Was w poście, czy chcielibyście posłuchać takich moich lekcji z niej, płynących, ale w takiej bardziej osobistej formie niż czytelnicze czwartki. No i okazało się, że tak. Uznałam, że właśnie live z książką w lesie są takie bardziej, no właśnie osobiste, zatem jest to dobre miejsce, dobry moment, aby się z tą książką podzielić. I początek wakacji to jest bardzo dobry czas, ponieważ na pewno macie mnóstwo różnych planów. Między innymi też w tych planach pewnie macie z tyłu głowy to, aby odpocząć, a może nawet z przodu, po tak ciężkim roku szkolnym. Jasna sprawa, że to jest konieczne, ale czasami tak się dzieje, że po długim jakimś takim wycisku, wysiłku włączamy się na taki tryb bardzo oszczędnościowy. No i wtedy okazuje się, że to, co wypracowaliśmy sobie do tej pory, po prostu tracimy i cofamy się. I później znowu musimy tak bardzo sobie docisnąć siebie, włączyć taki tryb takiej pracy w takim natężeniu, że nas to po prostu wykańcza. I później znowu przychodzimy na taki reset. Cześć, Kasiu. Wpadła tutaj Kasia Dobrowolska, która miała wczoraj swój debiut na live'ie. I jestem ciekawa, ile osób właśnie oglądało Kasię. Ja obejrzałam. Niestety po live, bo miałam wtedy zajęcia z dzieciakami, ale cudowna rzecz. U mnie też lało, wiesz, właśnie na początku o tym opowiadałam. Kochani, zatem przejdziemy sobie do książki, która
pokazuje, w jaki sposób, jak sobie wypracować takie strefy w swoim mentalu, które pozwolą nam być ciągle w takim samym trybie pracy. Na poprzednim live'ie o fenomenie poranka opowiadałam Wam o tym, że właśnie chcę sobie takie nawyk wypracować pracy w ciągle takim samym trybie. Jestem w drodze, nie jest to jeszcze wypracowane i czuję, że to będzie podróż dłuższa, ale wierzę w to, że jest to coś do wypracowania przez wakacje. Wczoraj podzieliłam się z Wami tym, że mam właśnie takie plany na te wakacje do pracy nad sobą, w czym będą mi pomagały książki. I ta książka to jest jedna z tych, do których na pewno będę co chwilę zaglądać i polecam Wam ją. Zobaczycie zresztą dlaczego. Tak jak wspomniałam, autorem jest legenda wśród zawodowych sportowców i trener, który po prostu wykosił wszystkich innych trenerów. On trenował między innymi takie sławy jak Michaela Jordana. I teraz posłuchajcie. Kiedy zaczynasz pracę z kimś przeciętnym, kto ma ograniczone oczekiwania, wszystko jest doskonaleniem. Każdy może podjąć się tego zadania. Jeśli jednak pracujesz z kimś, kto już jest najlepszy w swojej dziedzinie, możliwość poprawy nie jest tak oczywista. I to się dzieje także z nami, kiedy my już sobie wypracowujemy jakiś poziom, wchodzimy na któryś tam level z kolei w danej dziedzinie i następuje taki moment, że po prostu nie widać progresu, pomimo tego, że ciągle pracujemy. Nie widać go, ponieważ on jest taki, idzie po prostu o wiele wolniej, nie jest tak spektakularny. Tak porównując na przykład, jeżeli zaczynamy pracować nad zrzuceniem wagi, to osoby, które w takim momencie startowym są takie bardziej otyłe, mają zdecydowanie większe efekty i ich to bardziej mobilizuje. A jeżeli zaczynamy od takiej przeciętnej jakiejś wagi i chcemy po prostu poprawić formę, chcemy, nie wiem, tam jakoś tam sobie bardziej docisnąć, to ten efekt jest o wiele mniejszy i to w pewien sposób nas demotywuje. Kiedyś Angelika Maria Talaga napisała w swoich mediach właśnie taki post o tym, że uczy się języka angielskiego i już jest zdecydowanie wyżej niż poziom komunikatywny, czyta książki, studiuje w tym języku, ale czuje, że po prostu nie może się przybić wyżej, bo następuje taki moment, taki szklany sufit, że po prostu uderzamy w niego, uderzamy i cały czas korzystamy z tych samych narzędzi, no to nie przebijemy go. Musimy po prostu wyjść z tej strefy komfortu. I właśnie ta książka o tym jest, o tym, żeby nie być dobrym, tylko po prostu, żeby być wymiataczem. Takiego stwierdzenia tutaj autor używa, wymiataczem, czyli po prostu kimś takim, z najwyższego poziomu po prostu. To już nie chodzi o taki wysoki standard bycia dobrym w danej dziedzinie, tylko chodzi o to, żeby się wspiąć jeszcze wyżej. I to są takie jakby momenty, w których nie wystarczy wejść w tylko tryb dobrych nawyków, albo nie wystarczy wejść tylko w tryb jakiejś takiej stałej po prostu pracy, chociaż to jest podstawa. Jeżeli tego nie mamy, to po prostu w ogóle nie mamy o czym mówić. Ale tutaj chodzi o to, żeby nam puściły blokady w głowie. To jest coś, co musimy sobie przepracować, to znaczy zacząć działać w trybie trochę innym niż zwykle właśnie. Żeby na przykład nie pracować z takimi skokami, tylko wejść na poziom, kiedy po prostu bez względu na wszystko, nawet wtedy, kiedy nie trzeba, pracujemy ciągle takim samym tempem. Pracujemy niezależnie od tego, czy okoliczności zewnętrzne tego od nas wymagają, czy nie. Bo kiedy jesteśmy dociśnięci, to wiadomo, mamy taką po prostu spinę wewnętrzną, taki stres, że jesteśmy w stanie pracować metodą Parkinsona. Bardzo, bardzo, bardzo. No i później właśnie odpuszczamy i jest taki spuszczenie powietrza i wtedy następuje taki moment regresu znowu.
zamiast cały czas iść do przodu i nie wykańczać się. I to jest właśnie coś, nad czym tutaj Grover bardzo, na co bardzo Grover zwraca uwagę. I teraz tutaj kilka zdań przeczytam Wam o tym, w jaki sposób on podchodzi do pracy nad klientem. Kiedy skupiam się na kliencie, zwracam uwagę na wszystko. Na jego mimikę twarzy, na tętno, to jak się poci, która noga mu drży, najdrobniejsze szczegóły. Później gromadzę te informacje, przetwarzam je i decyduję, czy chcę pójść z nim jeszcze dalej. Jeśli tak, to chcę dwa razy szybciej doprowadzić do dwukrotnie lepszych postępów. On też musi wyrazić chęć realizacji tego, o co go proszę. Moja praca często polega na wyciąganiu sportowców z poważnych kontuzji i rehabilitacji po operacjach. Zawsze powtarzam zawodnikowi, że po przywróceniu do gry nie będzie taki jak wcześniej. Będzie lepsze. Musi być lepszy. Jeśli wróci do takiej samej formy jak przed kontuzją, pewnie nabawi się jej ponownie. Dlatego zmuszam go, aby zrobił więcej i pracował ciężej niż zwykle. Wtedy ma szansę być silniejszy i potężniejszy niż dotychczas. Czyli widzicie, ciągle takie przekraczanie granicy, nie wracanie do formy, z której po prostu jakby spuściliśmy, tylko cały czas powolna praca. I to nie chodzi o to, żeby sobie dać właśnie taki wycisk, że będziemy ledwo zionąć ducha po na przykład takim ciężkim roku szkolnym, tylko po to, aby ciągle być w tej fazie treningu, że jak przyjdzie test znowu we wrześniu, w październiku, że kiedy znowu będzie ciężej, to my po prostu będziemy ciągle działać na tym samym poziomie i nie przyjdzie znowu taki duży efekt zmęczenia, jakiegoś wypalenia, bo my ciągle jesteśmy w tym samym trybie. I on na przykład, tak jak tutaj wspomniał, dostaje klientów, którzy odnieśli bardzo ciężkie kontuzje. I co on im wtedy mówi? Nie obchodzi mnie wynik prześwietlenia ani rezonansu magnetycznego. Jeśli nie jesteś gotowy mentalnie, to nie jesteś gotowy wcale. No, nie od dziś wiadomo, że nasza forma psychiczna i to, czy wierzymy w to, że wyzdrowiejemy, czy wierzymy w to, że przekroczymy dane granice, jest ważniejsze od psychicznej. I tutaj jest potwierdzenie od największego fachowca w tej dziedzinie. Wygoda uczyni cię dobrym, a my dążymy do bycia bezkonkurencyjnym, a to ma swoją cenę. Zadaj sobie pytanie, gdzie jesteś teraz, a gdzie chciałbyś się znaleźć, na przykład za 2 miesiące. O, tam biegacz, widzicie? Zastanów się, ile jesteś gotów zrobić, by tam dotrzeć. Później sporządź mapę. Dzisiaj to zrób. Nie ma żadnych skrótów. Nie chcę słuchać o ćwiczeniach, które możesz wykonywać przez 5 minut dziennie lub 20 tygodniowo. To totalna ściema. On tutaj burzy w ogóle takie właśnie mity tego, że wystarczy zrobić odrobinkę i po prostu nas to przeniesie na nie wiadomo gdzie. Oczywiście od tej odrobiny zaczynamy, ale nie możemy wiecznie tkwić ciągle na tym początku, bo my nigdzie dalej nie dojdziemy. Jeżeli teraz tak dużo wypracowaliśmy sobie różnych zachowań, dobrych nawyków, to nie możemy po prostu z tego zwalniać, bo później znowu musimy wykonać taką samą pracę i się to nas znowu będzie po prostu wykańczało. I teraz, kochani, przeczytam Wam świetne, absolutnie chyba jedne z najfajniejszych fragmentów w tej książce, najmocniejsze, które opowiadają o tym, co wyróżniało Jordana spośród innych sportowców i spośród wszystkich klientów Grovera. Jak się domyślacie, to zawsze byli klienci tacy, tutaj mi nie chodzi o to, że akurat mieli kasę, tylko tacy, on brał po prostu tylko ciężkie przypadki, ale też takie osoby, no, które rokowały bardzo dużo, które miały w sobie ten mental, na którym mógł się oprzeć, albo właśnie go podkręcić, wypracować. Gdybym miał wymienić jedną rzecz, która odróżniała Michaela od innych zawodników, powiedziałbym o jego niebywałej umiejętności odcinania się od wszystkiego i wszystkich. Nic do niego nie docierało, był jak lód. Nieważne, co się działo wokół, tłumy, dziennikarze. Kiedy wychodził na boisko do koszykówki, potrafił wyłączyć wszystko z wyjątkiem misji atakowania i zwyciężania.
Nigdy nie widziałem, aby jakikolwiek inny gracz umiał stworzyć wokół siebie taką granicę, przez którą nie przedostawało się nic z wyjątkiem tego, co sam wpuścił. Najbliższy temu jest chyba Dwayne, o ile jest zdrowy. Ma wbudowany przycisk, który pozwala mu wejść między linię boiska i zapomnieć o wszystkim innym. Większość ludzi, nawet tych najgenialniejszych, przynosi ze sobą rzeczy z zewnątrz. Jedynie nieliczni potrafią się od tego odciąć. Jeśli wziąć pod uwagę, że skuteczność Michaela w trakcie trwania jego kariery osiągnęła 50%, to oznacza, że zdobywał punkty za co drugi rzut, mając przy sobie trzech kryjących go rywali i 20 tysięcy aparatów strzelających fleszem za każdym razem, gdy oddawał rzut. Zaczynasz doceniać, jak głęboko wchodził do strefy ciszy w każdym meczu, każdej kwarcie i każdej akcji. Nie było żadnej różnicy między jego zachowaniem podczas treningów i rozgrywek. To jest niesamowite. On po prostu zawsze zachowywał się jak mistrz. Nie tylko wtedy, kiedy po prostu świeciły flesze i po prostu wszyscy chcieli przeprowadzić z nim wywiady. On podczas treningu był taką osobą, miał taką postawę, jakby już był zwycięzcą. To znaczy po prostu dawał z siebie maksa. Nie chodzi mi o to, że on już po prostu wtedy konsumował to zwycięstwo, tylko po prostu tak pracował, jakby właśnie miał wygrać. Nie mogę słuchać sportowców, którzy mówią: odpalam, kiedy jestem w świetle reflektorów. Nie przebywając w strefie, nie zauważasz tych świateł. Przebywając w strefie ciszy, nawet nie zauważasz tych świateł, ani ich nie potrzebujesz. Jedynie nieliczni potrafią powielić ten sam poziom skupienia i koncentracji w różnych warunkach. Czują się swobodniej w jednym miejscu i tam wypadają najlepiej. Dlaczego drużyną lepiej gra się u siebie niż na wyjazdach? Dlaczego pewni sportowcy osiągają lepsze wyniki na określonych stadionach? Nie potrafią wszędzie stworzyć sobie warunków do tego, by wejść w strefę ciszy. Myślą o tym, że są w innym otoczeniu, zamiast instynktownie zacząć się do niego adoptować. Zamiast narzucać rezultat działania, pozwalają, aby to działanie narzucało rezultat im. Zamiast czuć się pewnie i stabilnie, odczuwają niepewność oraz niepokój. Tracą pewność siebie i pozwalają dojść do głosu emocjom. Pamiętaj, aby nie popełnić tego błędu. Emocje cię osłabiają. Powtórzę to jeszcze raz. Emocje cię osłabiają. Najszybszy sposób na to, aby wypaść ze strefy, to pozwolić emocjom na przejęcie kontroli nad twoimi działaniami. I tutaj znowu dochodzimy do punktu, który po prostu poruszam bardzo często, że ta inteligencja emocjonalna jest jedną z najważniejszych spraw, umiejętności, którą jeżeli wypracujemy w swoim życiu, to jesteśmy w stanie uniknąć wielu rozczarowań, bardzo wielu błędów. Jesteśmy w stanie mieć taką siłę w sobie, aby po prostu przejść przez pewne doświadczenia. Nie rozłożą nas emocje, albo nie rozłożą aż na tyle, żeby po prostu nie móc wstać. I tutaj niesamowicie mi się podoba ten fragment, dlatego że wiecie co, to nie dotyczy tylko oczywiście sportu. Ale na przykład, nie wiem czy zauważyliście, kiedy jesteśmy w swoim, nie wiem czy tak macie, kiedy jesteśmy w domu, w swoim otoczeniu, to łatwiej jest nam trzymać się naszych nawyków. Ja przynajmniej tak mam. Natomiast kiedy wyjeżdżamy gdzieś, czy na wakacje, czy nie wiem, na jakieś może szkolenia, czy po prostu na jakiś czas wychodzimy z naszej strefy domowej ciszy, to zaczynamy chłonąć to otoczenie tak bardzo, że wybijamy się z naszego rytmu. Po prostu zwracamy uwagę na inne rzeczy, nie wsłuchując się w tę ciszę, którą powinniśmy mieć w sobie. Dajcie znać, czy macie coś podobnego. Czy też zauważyliście, że trudniej jest w innych warunkach, w innych okolicznościach trzymać się swoich nawyków, na przykład. A ja tutaj już czekając na Wasze odpowiedzi, przejdę sobie dalej. Kolejne fragmenty właśnie tutaj będą dotyczyły tego, jak ważna jest rutyna i strefa ciszy i dbanie o to, aby po prostu tego bardzo mocno pilnować, tego, co się już wypracowało. Rób swoje każdego dnia.
Żebyś nigdy nie był zależny od otoczenia bądź sytuacji. Wszystko ma być takie samo. On cały czas, Grover cały czas powtarzał to swoim sportowcom, których miał pod swoimi skrzydłami. Wszystko ma być ciągle takie samo. Wiecie, co mi się tutaj przypomina? Kiedyś w arkuszu egzaminacyjnym, takim jeszcze za czasów, jak było gimnazjum, ale to był arkusz maturalny, tak, teraz tak sobie o tym pomyślałam, to był arkusz maturalny, ale jeszcze za czasów, kiedy było gimnazjum, był taki tekst źródłowy na maturze w podstawowej z języka polskiego, która opowiadał o wioskach olimpijskich. O tym, że tam po prostu, ja byłam w szoku, podają fast foody, są jakieś kasyna, w ogóle no po prostu rzeczy, które miejsca, które w ogóle zupełnie nie przystają do wioski olimpijskiej. I tam był bardzo duży fragment poświęcony właśnie temu, że wtedy sportowcy się wykładają, właśnie wtedy, tuż przed metą tak naprawdę, tuż przed olimpiadą, tuż przed tym, kiedy mieli pokazać to, jak wiele wypracowali. I często tak też jest z nami w życiu, że pracujemy nad czymś, a później po prostu tuż przed tym, kiedy mieliśmy dotrzeć do mety, wykładamy się. Dlatego, że nie dbamy o tą strefę ciszy i nie dbamy o to, aby wszystko było ciągle takie samo. W przedmeczową noc musisz być w stanie powiedzieć: ok, zrobiłem wszystko, by znaleźć się w tym miejscu, jestem gotów. A później cieszyć się wspólnym wieczorem z rodziną, przyjaciółmi lub kimkolwiek, kogo towarzystwo sprawia ci radość, i robić to, na co masz ochotę. Chcę, abyś otaczał się ludźmi dającymi ci wsparcie, którzy wiedzą, czego potrzebujesz, którzy nie wybiją cię z twojej strefy ciszy i rozumieją, że nie potrafisz dać wiele w zamian, bo musisz skumulować swoją siłę na jutro. Ludźmi, którzy zdają sobie sprawę, że wieczór przed ważnym meczem nie zaprosisz na kolację wszystkich swoich wujków, kuzynów, przyjaciół, którzy cię wciągają w swoje tragedie. Zero emocji, zero dodatkowego napięcia, bo to jest coś, co nas po prostu spala. O, Kamila może nawet do nas skoczyła. Cześć Kamilo, cześć Kamilko. O, jesteś w drodze nad morze, niesamowite. Kasia napisała, dokładnie tak mnie szkolenia bardzo rozwalają system. Tak. Właśnie, takie po prostu, wiecie, no takie wyjazdówki, bardzo łatwo wtedy wpaść w taki tryb, że a, to tak wyjątkowo, a, to coś tam, a, no dobrze, jak wrócę, to po prostu się tym zajmę, a teraz już po prostu te moje nawyki, codzienne rutyny nie są takie ważne, tylko że takich sytuacji w życiu jest więcej niż tych zwyczajnych i to jest właśnie niesamowite, że pozwalamy na to, aby te okoliczności wzięły nad nami górę. Kiedy inni zaczynają się napędzać, ty masz się wyciszyć i zachować spokój, bo wszystko, co jest zbyt gorące, można jedynie ochłodzić. Co robisz, żeby zabezpieczyć żywność i zachować jej świeżość? Wkładasz ją do lodówki, ochładzasz. Dzięki temu wytrzyma dłużej. Kiedy światła zaczynają świecić coraz jaśniej, a wokół robi się coraz goręcej, powinieneś czuć się mroczniej i chłodniej. Wejść coraz głębiej w siebie, w swoją strefę ciszy. Coraz bardziej zagłębiając się w sobie. To twoja strefa. Możesz wyczuć drogę w ciemności, podczas gdy inni muszą widzieć, słyszeć i przyglądać się temu, co robią inni ludzie wokół. A ty masz podążać za swoimi uczuciami. Niezwykle trudne, myślę też jest to dla takich ekstrawertyków, dla których ważne jest, żeby po prostu nawiązywać relacje z innymi. I powiem Wam, że dla mnie to jest po prostu problem. Ja, kiedy jeżdżę na szkolenia moje, które prowadzę, muszę bardzo się trzymać tego, pilnować, żeby się po prostu nie wybić z takiego stanu skupienia. Kiedy zobaczę na sali szkoleniowej, na sali w klasie, w szkole, w której jestem, nauczycieli, którzy tak super po prostu radośnie się witają ze mną i fajnie jest nam wtedy sobie pogadać, porozmawiać, w końcu się spotkać nie online, tylko na żywo i to jest cudowne, ja to po prostu uwielbiam. Ale muszę bardzo mocno się koncentrować na tym, żeby po prostu się nie wybić z takiego, wiecie, trybu skupienia
i myślenia o tym, żeby to szkolenie było maksymalnie skuteczne, żeby się po prostu nie rozdrabniać na jakieś tam dygresje, do których no mam słabość, co też widać po długości moich live'ów, że po prostu skupiam się tylko na najważniejszym torze. Tak samo jest na lekcjach, prawda? Kiedy uczniowie nas wcześniej po prostu złapią na korytarzu, zaczynają opowiadać różne ważne dla nich rzeczy, jasne, że ważne, i to jest ważniejsze nawet niż ta lekcja w takim kontekście życiowym, wiadomo. Ale żeby to, co przygotowaliśmy, było skuteczne, to musimy jakby połączyć te dwie umiejętności, no nie? Słuchania tego otoczenia, czego potrzebują od nas, ale jednocześnie też to my mamy tutaj panować, jakby mieć kontrolę nad tym, co chcemy, aby się zadziało na tej lekcji, na tym szkoleniu i tak dalej. I to wymaga skupienia. I myślę, że tutaj introwertycy mają trochę łatwiej. Tutaj Kasia Dyrka, cześć Kasiu, pyta się, o, pani Iwona, czy nadal jest super, nawet rodzice moich uczniów, to jest wspaniałe. Nie słuchałam od początku, ale zastanawiam się, czy ta książka byłaby dobra dla 12-latka, takiego młodego sportowca z marzeniami. Tak, byłaby dobra, ale myślę, że tutaj no, są fragmenty, z których dobrze byłoby, żeby były czytane z dorosłym. Ja chyba wcześniej bym wolała sobie sama przeczytać tę książkę. Jak się domyślacie, no pojawiają się tutaj na przykład też takie no, wulgaryzmy, ale no, w takim sensie, wiecie, takim jakby mobilizującym, no bo tak to jest w tym świecie sportowym, że, no, że takie słowa są używane, więc tutaj bym na przykład to sobie chciała wcześniej sprawdzić. Pojawiają się też takie fragmenty, które może no niekoniecznie są dla tego wieku. Chyba po prostu bym czytała jeszcze, tak, z tym 12-latkiem chyba bym czytała razem. Myślę, że mogłaby być trochę też za trudna w całości tak do przełknięcia, bo tutaj się trochę trzeba też oprzeć na takim swoim doświadczeniu wychodzenia ze strefy komfortu, z takiego częstego jakby upadania. Więc myślę, że tutaj lektura z dorosłym byłaby lepsza. Kochani, teraz trochę o klatce społecznych przekonań, bo to jest coś, w co jesteśmy włożeni, po prostu nie ma tutaj dyskusji, każdy gdzieś tam taką klatkę ma, niektórzy mają więcej tych, gęstszą tą siatkę, niektórzy lżejszą i teraz trzeba sobie z nim jakoś poradzić. Tak. I mamy tutaj taki fragment. Większość ludzi to lwy w klatkach. Są zachowawczy, potulni, przewidywalni. Czekają, aż coś się wydarzy. Klatka przeznaczona dla człowieka nie jest jednak wykonana ze szkła i metalowych krat. Składa się ze złych rad, ze złych przekonań, z niskiej samooceny, dziadowskich zasad, udręczających myśli o tym, czego nie można robić, a czego oczekują od nas inni. Całe życie zbytniego zastanawiania się, analizowania, martwienia się negatywnymi rezultatami buduje taką klatkę wokół ciebie. Jeśli zostaniesz w niej zbyt długo, zapomnisz o swoich podstawowych instynktach. Później jest taki długi fragment o tym, że dzieci mają w sobie taką naturalność bycia nieustępliwym, co dla nas dorosłych często bywa denerwujące. Ciągłego zadawania pytania, dlaczego nie można, a w ogóle dlaczego tak myślisz, skoro ja wiem, że mogę i po prostu pokażę ci, że mogę. A my mamy w głowie takie po prostu przekonania, że tego nie wypada, tego się nie da. U nas w rodzinie jeszcze nikt na przykład do takiego miejsca nie doszedł, więc po prostu po co się wybijać, po co chcesz, po co ci więcej, nie wystarczy ci to, co masz, w ogóle po co się tak męczysz, a po co wstajesz tak wcześnie, a po co tyle tych książek czytasz i tak dalej. I to są rzeczy, które po prostu, jeżeli sobie nie wypracujemy strefy ciszy, i takiej swojej naturalnej jakiejś ochrony, że po prostu sobie to będą mówić, to się będzie od nas odbijało i tyle, to zawsze to będzie nas niszczyło w pewnym sensie. Po prostu będziemy maleć w środku i nie będziemy w stanie tego przeskoczyć. Chociażbyśmy bardzo chcieli, to ta klatka będzie nas po prostu dusić.
Kiedy za bardzo skupiasz się na tym, co dzieje się wokół ciebie, tracisz kontakt ze swoim wnętrzem. Jesteś genialny na co dzień, ale nawalasz w kluczowych sytuacjach. To jest po prostu zdanie, które wymiata. Jesteś genialny na co dzień, ale nawalasz w kluczowych sytuacjach. I tutaj powiem Wam, że chyba też dochodzi często zmęczenie. To znaczy, jeżeli właśnie my nie mamy takiego trybu stałego, to później tak mocno przyspieszamy przed metą daną, jesteśmy wykończeni i później nawalamy w kluczowych sytuacjach, kiedy mieliśmy się czymś po prostu wykazać, kiedy jest test. Trening w pewnym sensie zdaliśmy, ale test oblaliśmy. I to jest po prostu chyba najbardziej dramatyczne. Nie możesz znaleźć strefy, dekoncentrujesz się własnym procesem myślowym, myślisz o tym, co robią inni, zastanawiasz się, zamiast wiedzieć i nie mieć wątpliwości i mówić, robi się, po prostu się robi, pracuje. Michael był mistrzem niemyślenia. Przed każdym meczem sztab trenerski drużyny Bulls zwoływał spotkanie, na którym omawiał taktykę rywali i oczekiwania. Wręczał zawodnikom do przeanalizowania kartki z podstawowymi informacjami. Michael wtedy wstawał, brał swoją kartkę i szedł do innego pomieszczenia. Nie słuchał tej gadaniny wokół niego za każdym razem. Nie chciał słuchać, co wszyscy inni będą robić, co powinni robić. On już to wiedział. Czego jeszcze można go nauczyć w takiej chwili? Absolutnie niczego. Jeśli było coś, co powinien wiedzieć, wiedział o tym na długo wcześniej. Z góry wiedział, czego i jak musi się nauczyć. Wcześniej pracował zdecydowanie silniej niż cała reszta. Z całą pewnością nie zamierzał czekać do meczu, żeby się przekonać. Tak idealnie kontrolował grę, że był przygotowany na wszystko, co mogło go czekać. Jak wszyscy wymiatacze, nie analizował rywali. To jest też cudowne. Nie porównywał. To jest coś, o czym cały czas przypominam moim uczniom. Na przykład wczoraj właśnie na kanwastycznych dzieciakach, w naszym przedostatnim spotkaniu, mieliśmy takie planowanie marzeń. I to się... Nie padło, ale to widziałam w oczach i też wyczułam w takiej energii, którą po prostu się czuję, że zaczęło się takie w głowach porównywanie, że ten ma takie marzenia, a ten ma takie dalekosiężne gdzieś, a ja mam takie na dzisiaj, takie do zrobienia w zasadzie jednego dnia. I to jest naturalna rzecz, że nam się włącza taki tryb, tylko po prostu musimy się nauczyć go zatrzymywać. To tak jak myśli, one się po prostu pojawiają. My nie mamy wpływu na jakby myśli, które nam przychodzą do głowy, w sensie takim, żebyście też dobrze to zrozumieli, żebym ja to też dobrze powiedziała. Mamy wpływ na to, co my z tymi myślami zrobimy, czy my je będziemy pielęgnować, czy nie, bo po prostu myśli przypływają i odpływają i albo my je zatrzymamy i będziemy je tak w głowie sobie mielić i budować coraz mocniej, albo po prostu pozwolimy im odpłynąć. Tym, które nas nie wspierają. I tak samo jest z tym porównywaniem się. On tego nie robił. Po prostu nie analizował rywali. Nie myślał sobie, z kim będzie stawał do walki. Tylko po prostu skupiał się na tym, co on ma zrobić. Był ciągle w strefie ciszy. Zmusił ich do tego, aby to oni analizowali jego. Inni siadali, debatowali i rozważali, co może się zdarzyć. On nie musiał. Był pewien, że jego umiejętności i wiedza są tak precyzyjnie dopracowane, że będzie w stanie zapanować nad każdą sytuacją. Pracował tak długo i tak ciężko, że jego ciało i umysł instynktownie wiedziały, co robić, niezależnie od okoliczności. Przy Michaelu wszystko odbywało się automatycznie. Wciąż powtarzał te same ruchy, aż nie musiał się nad niczym zastanawiać. Po prostu pozwalał, aby jego instynkty przejmowały kontrolę. Ludzie wielcy nigdy nie przestają się uczyć. Instynkt i talent pozbawione techniki stają się lekkomyślne, jak nastolatek kierujący pojazdem z mocnym silnikiem o wysokich parametrach. Instynkt jest jak niewyrobiona glina, z której można wyrzeźbić arcydzieło, o ile rozwinie się umiejętności dorównujące talentowi. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy nauczysz się wszystkiego o swojej dziedzinie. Prawdziwa nauka nie polega jednak na kurczowym trzymaniu się treści zajęć. Oznacza chłonięcie każdej informacji, a później ufanie sobie, że zdobytą wiedzę wykorzysta się automatycznie, bez zastanowienia, instynktownie, ale nie impulsywnie, szybko, ale bez pośpiechu. Wydaje się pozornie, że to są rzeczy, które się kłócą ze sobą.
Ale jak tak wejdziemy w to głębiej, to widzimy, że tak nie jest. Po prostu ciągle jest nacisk na to, aby wciąż się doskonalić, wciąż pracować nad sobą, nie być na tyle pysznym i zarozumiałym, że po prostu myśleć o sobie, ach, tyle lat studiowałam, to już po prostu po co mi to? Tyle książek przeczytałam, to po co mi kolejne? I po prostu cały czas mamy mieć takie w sobie jakby niedosyt wiedzy i chęć uczenia się od innych, bo zawsze będzie ktoś od nas lepszy, zawsze. I to jest cudowne, cudowne, dlatego że zawsze mamy ludzi, od których możemy się czegoś uczyć, ale jednocześnie ta praca ciągła nad sobą, w tym przede wszystkim nad swoją mentalnością, powoduje to, że ufamy swojej wewnętrznej intuicji, bo tym zostaliśmy obdarzeni, wolną i taką intuicją do tego, takim wewnętrznym głosem, którego warto byłoby słuchać bardziej niż otoczenia. I ja tutaj nie mówię o tym, że my mamy w sobie po prostu jakąś niezrównaną mądrość, nie, ale wierzę w to, że po prostu jest coś, jest ktoś większy od nas, kto nam podpowiada pewne rozwiązania. I jeżeli my nie słuchamy tego głosu, nie usłyszymy tego głosu, nie wsłuchamy się w niego, to tracimy bardzo wiele. Dlatego, że ten ktoś nie ma ograniczeń. On nie widzi, nie patrzy z perspektywy ludzkiej, że czegoś nie jesteśmy w stanie dokonać, bo widzi dalej. Jeżeli my tego głosu posłuchamy, to nagle okazuje się, że dochodzimy do miejsca, w którym się zastanawiamy, jego, dlaczego ja kiedyś myślałam, że ja tego nie zrobię, albo że coś dalej nie istnieje, że po prostu tutaj jest ten szklany sufit i dalej nic nie będzie i że sobie z tym nie poradzę. Myślę, że w takim momencie mogliśmy być, kiedy okazało się, że trzeba wejść w tryb nauczania online i po prostu taki paraliż nastąpił. I to jest naturalne, tylko teraz co się dzieje dalej? Co my z tym dalej zrobimy? A teraz pewnie, jak myślicie o tym, że kiedyś byliście po prostu absolutnie na przykład przeciwni może temu, żeby uczyć na Zoomie, a teraz to robicie, to po prostu otwierają się takie klapki sobie, myślicie, to jest po prostu inny świat i dlaczego ja go wcześniej nie widziałam? I jak ja sobie na przykład siebie tak porównam sprzed kilku lat, to dosłownie jest taki efekt wow, że nie warto jest wsłuchiwać się w te ograniczenia, tylko właśnie usłyszeć ten głos. Ale jeżeli my nie zadbamy o strefę ciszy, to jest głos taki, wiecie, delikatny, to nie jest jakiś ryk, to nie jest krzyk, to jest głos, który się słyszy w ciszy. Dlatego ta strefa ciszy jest tutaj bardzo, bardzo ważna. Bazuj na zasobach. To jest dla mnie bardzo ważne i o tym też bardzo często powtarzam moim uczniom. Przeczytam Wam fragment, który po prostu stawia do pionu. Przestań czekać, aż nauczysz się czegoś, co już wiesz. Ile milionów egzemplarzy o dietach i ćwiczeniach sprzedaje się każdego roku? Zapewniam Ci, że każda osoba, która po nie sięga, i tak zna odpowiedź. Jedz zdrowiej i ruszaj się więcej. Możesz pochłaniać takie kalorie albo takie, ruszać się w ten albo w tamten sposób, ale efekt będzie taki sam, a Ty doskonale o tym wiesz, ale po prostu szukasz ciągle jakiegoś takiego rozwiązania, które po prostu zadziała szybko, a takich nie ma. Kupiłeś książkę, choć i tak wiedziałeś już to, co masz robić. Po prostu czekałeś, żeby ktoś Ci to powiedział. Jeszcze raz, zamiast podjąć decyzję o zdrowszym odżywianiu, częstszych ćwiczeniach przez całe życie, a nie tylko 21 dni, 5 godzin w miesiącu, czy zgodnie z najnowszymi trendami. Siadasz nad książką i analizujesz sytuację. Uwierz mi, nikt nie schudł od siedzenia nad książką na kanapie. I oczywiście ten fragment nie przeczytałam po to, abyśmy sobie myśleli, że nie warto dalej poszukiwać i się uczyć. Raczej chodzi mi o to, żebyśmy po prostu wdrażali to, czego się dowiedzieliśmy. Bo żadne szkolenia, żadne książki nie działają, tylko działa to nasze działanie. I wiecie co, ja teraz też byłam na takim dwudniowym szkoleniu i słyszałam po raz kolejny o rzeczach, które wiem, co
wzbudzało moją irytację, przyznaję. A później następowały takie momenty, że sobie myślałam, no okej, ale co z tego, że ja na przykład wiem, co mam zrobić, żeby rozpocząć trening szybkiego czytania i żeby po prostu to sobie przyspieszyć, po prostu zwiększyć tempo czytania przy niemalejącym stopniu rozumienia tekstu. Co z tego, jeżeli po prostu kiedyś, kiedy próbowałam tego, odpadłam na poziomie startowym, bo mnie denerwowało, że muszę czytać, wiecie, ze wskaźnikiem na 4 fiksacje i tak dalej. Stwierdziłam, okej, dobra, koniec, nie chcę tego, to nie dla mnie. Ja sobie czytam w moim tempie, jest to tempo okej, ogarniam to czytanie, może być. Po prostu nie wytrwałam w tym. Co z tego, że ja to wiem? Jednym z elementów pracy nad sobą, jakie sobie teraz narzucam na te 2 miesiące, to jest właśnie to, żeby zwiększyć tempo swojego czytania i po prostu przebrnąć to, że coś mnie denerwuje na początku, że ja muszę po prostu na te 4 punkty uderzać tym wskaźnikiem i po prostu mierzyć sobie to tempo, że mnie denerwuje to, że się nie skupiam na treści, ale na tym, ile razy uderzę w kartkę, bo to jest taka irytacja na początku, to zderzenie się z inną rzeczywistością niż do tej pory. I tak jest ze wszystkim. I to jest właśnie coś, co nam jakby nie pozwala przejść dalej. Wystarczyłoby nam chyba... kiedyś przeczytałam taki post w mediach społecznościowych, że o ile łatwiejsze by nasze życie było, gdybyśmy wdrożyli całą wiedzę, którą już posiadamy do naszego życia. To byłoby po prostu, to byłby efekt wow. I tutaj jeszcze, kochani, takie końcowe fragmenty chciałabym Wam zaserwować na to wakacyjne śniadanie. Wiele osób zabiera się za coś, ale tylko nieliczni są w stanie skończyć. Dlaczego? Nie ufają sobie, że dotrą do mety. Zaczynają myśleć o wszystkim, co może pójść źle. Poddają wątpliwość swoje wybory. Słuchają innych zamiast siebie. Każdy może mieć świetny pomysł. Chodzi o to, co zrobisz z myślą, która cię definiuje. To instynkt mówi ci, jak zakończyć walkę. Kiedy słuchasz chaotycznych wskazówek z zewnątrz, łapiesz się na próbowaniu miliona nieistotnych rzeczy, bez przekonania, że którakolwiek z nich zadziała. Zaczynamy na 10 dni, kończymy, bo po prostu nie działa. Zamiast wytrwać po prostu w tym na tyle długo, żeby tę swoją skuteczność zwiększyć. Kiedy jednak ufasz sobie, budujesz skupienie i skuteczność, które pozwalają ci zdecydować się na jeden duży ruch i załatwić sprawę. Uwierz po prostu w to, co już wiesz. I na koniec jeszcze takie dwa fragmenty. Wymiatacze nigdy nie działają pod wpływem czegoś. Zbyt dużą wagę przykładają do swojej psychiki, żeby cokolwiek działało na ich umysły, instynkty i odruchy. Kto kontroluje sytuację? Czy twoja ciemna strona? Czy twoja strefa ciszy? Czy to, co dzieje się wokół ciebie? To jest coś, na czym chyba najbardziej powinniśmy się skupić, bo to nam da największe efekty, żeby działać ciągle w takim samym trybie. To, że nie chodzi mi o to, żeby na przykład, jeżeli coś nie działa, powtarzać ciągle to samo, bo nie dojdziemy do innych efektów. Ale chodzi mi o to tempo pracy, żeby po prostu tutaj nie zwalniać, ale nie przyspieszać tak, żeby się po prostu zamęczyć, tylko ciągle być w tej swojej rutynie. I teraz, kochani, już naprawdę ostatnia rzecz. W jednym z rozdziałów Grover się dzieli taką refleksją, że dzieje się pewien standard w jego pracy. Ja myślę, że to jest taki standard także po wakacjach. To znaczy po takich wakacjach, jeżeli sobie tak naprawdę odpuszczamy takiej pracy nad sobą, co może się również przydarzyć nam po tych wakacjach, ale skoro tutaj jesteśmy wszyscy, skoro się o 7 rano w wakacje spotykamy, to znaczy, że ciągle dbamy o to, aby z tego naszego wypracowanego rytmu nie wypaść i po prostu nad sobą ciągle pracować, ciągle się rozwijać. I ja tutaj nie myślę właśnie o takich narzędziach, wiecie, wow, których zawsze jesteśmy głodni jako nauczyciele. Przychodzimy na szkolenia i chcemy po prostu dostać najlepiej 20 tysięcy ksero różnych
narzędzi, które po prostu nawet ich dobrze nie przeczytam, ale jutro już je uczniom wrzucę i po prostu będą to robić i super, i mam spokój, nie? Tylko mówimy tutaj o narzędziach, które po prostu są długoterminowe, które są trudne, bo wymagają wytrwałości i które najpierw sprawdzamy na sobie. Na sobie. Ja też na FitEducacie wczoraj się podzieliłam tym, że właśnie na szkoleniu poznałam jedno z narzędzi, niby proste, aczkolwiek się z nim wcześniej nie spotkałam w takim użyciu, ale jednocześnie tak bardzo mocno wchodzące, takie głębokie właśnie w nasze przekonania i w nasz sposób myślenia, które wymaga odwagi, żeby go użyć, bo może się okazać, że po prostu poznamy taką prawdę o sobie, której byśmy nie chcieli znać, ale to jest wiedza, która pozwoli nam przejść po prostu trochę wyżej. Nie jest to jakieś narzędzie z jakiegoś 10 poziomu terapii, nie, ale jest to coś, no, co ja chcę sobie sprawdzić na sobie i się na pewno z tym z Wami podzielę. Daliście znać, że chcielibyście to poznać, więc super. Ale to jest właśnie to, że najpierw po prostu musimy sami pewną drogę przejść, żeby o niej opowiedzieć komuś, na przykład uczniom. I teraz słuchajcie, to już standard. Co sezon pierwszego dnia październikowego obozu treningowego mój telefon rozgrzewa się do czerwoności od połączeń i SMS-ów od zawodników, którzy przez całe lato żyli jak gwiazdy NBA i nagle zdali sobie sprawę. Cholera, zapomniałem przygotować się do gry. Albo w panice odzywają się do mnie agenci i menedżerowie, bo w końcu zauważyli, że ich kluczowi zawodnicy nic nie zrobili przez lato, a teraz z marszu muszą na szybko coś wymyślić. Zanim do mnie zadzwonią, poznają wiele innych osób, które próbowały i nie zdołały przejąć kontroli. Wyczerpały im się pomysły i opcje. Jako wymiatacz wiesz, co mam na myśli. Każdy chce na własną rękę opanować sytuację, a kiedy w końcu zdaje sobie sprawę z tego, że nie zdoła, bo zawalił jakąś część swojej przyszłości, wszystkie spojrzenia kierują się na ciebie. Zazwyczaj wiesz, że do tego dojdzie, pozostaje ci tylko patrzeć i czekać. Teraz, kiedy ci się przygląda i sprawdza, czy uda ci się zapanować nad sytuacją, która na pozór jest nie do opanowania. Lepiej, żebyś szybko zdał sobie z tego sprawę. Kiedy podczas finału w 2012 roku przyjechałem do Miami, żeby wspomóc Dwayna, wiedziałem dwie rzeczy. Wchodzę w środek już skomplikowanej sytuacji. Muszę zrobić coś, co nikomu dotąd się nie udało. Główne zmartwienie Dwayna polegało na tym, czy w krótkim czasie zaradzę coś na jego kontuzjowane kolano. Byłem szczery, sprecyzowałem, co mogę, a czego nie mogę zrobić. Po rozgrywkach musisz poddać się operacji. Nie licz na to, że pomogę ci tego uniknąć. Czy mogę cię przeprowadzić przez serię 7 meczów? Oczywiście. Czy poczujesz się lepiej? Tak, z pewnością. I tutaj jest cała historia. Jest mnóstwo naprawdę takich fragmentów, które sobie tutaj też pozaznaczałam, które chciałabym Wam jeszcze tutaj przeczytać, ale nie będę już teraz przedłużać dalej, bo wiem, że lepsza jest może taka dawka mniejsza, ale taka, którą po prostu wykorzystamy i nie będziemy czuli takiego przesytu i zbyt dużej wielości. Z tego fragmentu, jaka taka lekcja dla mnie najważniejsza jest, że właśnie sobie odpuszczamy na czas wakacji coś i później nagle się orientujemy, że było tyle czasu, było tyle sposobności, żeby po prostu przejść dalej, znieść się na wyższy poziom albo po prostu się utrzymać na tym, który wypracowaliśmy, ale tego nie zrobiliśmy. I to poczucie straty czasu jest chyba najbardziej bolesne, bo tego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób odpracować. Zatem, kochani, życzę nam wszystkim nieustępliwości. Tu nie chodzi mi o to, żeby nie ustępować komuś, tylko nie ustępować sobie i temu, że znajdujemy te wymówki. To, co na fenomenie poranka czytaliśmy, że po prostu przeliczamy się często z tym, że ten jeden raz sobie na przykład w czymś odpuszczamy i później to się staje naszą tożsamością. To, że ten jeden raz nie wstanę o tej godzinie, ten jeden raz nie przeczytam tyle, ile sobie zamierzyłem i później tak się dzieje, że po prostu mamy nawyk odpuszczania. I życzę nam, aby w te wakacje spełniły się nasze marzenia, na które mamy wpływ, czyli te, które
odnoszą się do naszej osoby, byśmy stali się osobami, które udźwigną inne nasze marzenia. I abyśmy, kiedyś spotkamy się we wrześniu, w październiku, na szkoleniach, abyśmy mogli podzielić się z tym, ze sobą, z lekcjami, które po prostu wdrożyliśmy, przeszliśmy jakąś drogę zmiany przez wakacje i mogli się tym podzielić ze sobą, z uczniami i po prostu być już w zupełnie innym miejscu, a nie ciągle w tym samym, bo przenosimy się, a później wracamy, przenosimy się i wracamy. Tablicę marzeń proponuję zrobić sobie na wakacje i działać małymi krokami, w ciągłym tempie działać cały czas. Ja sobie tutaj jeszcze zerknę na komentarze. Kasia napisała, zawsze powtarzam, że zacznij z narzędziami, jakie masz teraz, a lepsze znajdziesz po drodze. Super, idealne zakończenie naszego spotkania. Dziękuję Wam, kochani. Gratuluję tego, że mimo tego, iż jest lipiec, o 7 rano po prostu pełna mobilizacja i jesteście tutaj ze mną. Życzę Wam cudownego czasu. Do zobaczenia na kolejnym live z książką w lesie. Myślę, że chyba raz w tygodniu, te czwartki, to jest dobry pomysł, bo pewnie mamy jakieś swoje inne jeszcze zamierzenia, cele, które chcemy zrealizować. Dajcie znać, czy według Was te czwartki o 7 rano to jest coś, co będzie Was wspomagało. I co? I posyłajcie dalej, jeżeli według Was to było coś dobrego, to poślijcie, udostępnijcie u siebie, może komuś też pomoże. Ja książkę polecam, nie powiedziałam jeszcze, gdzie ją można dostać. To jest książka, która jest dostępna tylko na wydawnictwie OSM Power u Marcina Osmana. Nigdzie indziej, przynajmniej wtedy, kiedy ja jej poszukiwałam, nie mogłam znaleźć, ale jest to możliwe, aby ją zdobyć. Natomiast nawet już te lekcje, które teraz żeśmy sobie razem tutaj przeanalizowali, jeżeli je wdrożymy, to już nas przeniosą o wiele, wiele wyżej. Dobrego dnia Wam życzę i zdobywania kolejnych szczytów.